Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony burzące. Mamy dzisiaj 21 odcinek tego cyklu. Jest to temat związany z warowniami bałwochwalstwa. Dzisiaj będę mówił o drugiej warowni bałwochwalstwa, o warowni humanizmu. Jest to druga co do wielkości, co do częstotliwości występowania, wśród ludzi warownia bałwochwalcza tuż po religii. W ostatnim odcinku mówiłem na temat warowni religii, która jest największą z warowni bałwochwalczych na świecie, i dzisiaj powiem na temat warowni humanizmu. Przyjaciele, humanizm to światopogląd oparty na racjonalnym myśleeniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność, swobodny rozwój człowieka w środowisku naturalnym i społecznym. A więc widzimy, że humanizm jest taki mega pozytywny. Prawda? Humanizm, przyjaciele, stawia człowieka w roli króla, pana i gospodarza. Humanizm jest moralny, antyegoistyczny, promuje braterstwo i solidarność. Czyli tutaj jest coś niesamowitego, same szlachetne rzeczy. Humanizm dalej w ogóle nie wyklucza istnienia Boga, ale umieszcza go w pewnej ramie. Tą ramą jest moralność, krzewienie dobra i działanie na rzecz człowieka. Czyli humanizm określa Boga jako dobro, dbałość o człowieka i cały system moralny. Więc humanizm jest the best. Krótko powiedziawszy, humanizm czyni człowieka Bogiem. I ja nie mówię tutaj o tym, co się dzieje, kiedy człowiek się narodzi z Bożego Ducha i w jego wnętrzu zaczyna mieszkać Święty Duch i człowiek będący zjednoczony z Bogiem ma uwarunkowania Chrystusa. Jest Bogiem z wyjątkiem bóstwa. To jest zupełnie odrębna sprawa. Humanizm stawia człowieka w miejscu Boga, w miejscu bóstwa, w miejscu czczenia. Rozumiecie? To jest ogromna różnica. Czwarta Księga Mojżeszowa. Sięgnijmy do Pisma, 23 rozdział, 19 werset. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? I dodajmy zapis u proroka Jeremiasza, 17 rozdział. Prorok Jeremiasz, 17 rozdział, wersety od 5 do 6. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre.
mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Przyjaciele, warownia humanizmu to zespół demoniczny, którego zadaniem jest skupienie uwagi na człowieku i uczynienie sobie z człowieka, czy też z człowieczeństwa, bóstwa. Jakie są główne symptomy działania warowni humanizmu? Po pierwsze, to opieranie poczucia bezpieczeństwa na człowieku. Po drugie, wynoszenie i eksponowanie wartości człowieczej ponad adekwatne prawdy Boże. Po trzecie, uleganie zdaniu człowieka kosztem prawdy Bożej. Po czwarte, nadmierna, dominująca dbałość o dobrą opinię publiczną. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy. Po piąte, wynoszenie wiedzy ponad wiarę. Wiedza jest ponad wiarą. Po szóste, niezdolność funkcjonowania bez akceptacji ludzkiej, bez tego inaczej. Niezdolność funkcjonowania dobrze, bez akceptacji ludzkiej. Nieumiejętność funkcjonowania. Zaburzenie funkcjonowania. Bo tu niezdolność, to można by sobie pomyśleć, że to człowiek nie może jakoś żyć. Nie. Chodzi o to, że brak, że człowiek nie obfituje, jeżeli nie ma akceptacji ludzkiej. I po siódme, brak umiejętności życia codziennego bez aspektu ludzkiego. Czyli tylko w oparciu o aspekt Boży. Jeżeli widzimy połowę tych rzeczy w życiu swoim albo w życiu innych ludzi, to mamy do czynienia z warownią humanizmu. Jakie są główne demony, przyjaciele, które obsiadają, zagospodarowują warownię humanizmu? Po pierwsze, jest to demon kłamstwa. Po drugie, duchy niedowiarstwa. Po trzecie, jest to demon pychy. Po czwarte, demon buntu. Następnie demon wyniosłości. Następnie duch lęku. Następnie duch samotności. I następnie duch głupoty. Humanizm, czyli czynienie z człowieka Boga. Typowe bałwochwalstwo. Ale jakże pięknie podane. Jakie ludzkie. Chciałbym, żebyście o tym pomyśleli. Żebyście zobaczyli, co to jest. Pamiętajcie, ta warownia to druga co do wielkości warownia bałwochwalstwa. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, że Twoja obecność teraz przenika ludzi, którzy przez wiarę przyjęli te słowo. Ojcze, ja modlę się teraz o tych ludzi. Ja chcę, Ojcze, żeby oni wzięli to narzędzie, które otrzymali, żeby je wzięli i użyli go do podważenia warowni humanizmu w swoim życiu.
Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam warownię humanizmu w życiu tych ludzi, którzy rozpoznali je u siebie. Ja zgadzam się z nimi w modlitwie ku temu, aby te warownie zostały zniszczone dokumentnie.